Na tym filmie pokażę, jak w sposób poprawny przeprowadzić ewidencję rozrachunków z dostawcami na podstawie pięciu typowych, klasycznych operacji gospodarczych, które w określony sposób księgujemy. Jeśli rozwiązane, a przedstawione poniżej tutaj zadanie na podstawie tych pięciu operacji jest dla Was zrozumiałe, nie ma problemu. Jeżeli potrzebujecie je przepisać, ok, ale jeśli będziecie oglądać ten filmik dalej, to w tym momencie możecie zyskać zrozumienie, skąd się biorą tego typu zapisy z określonymi kwotami. A więc przystępuję teraz do omówienia poszczególnych operacji gospodarczych i jakie one mają skutki. Jeśli dostawca w operacji pierwszej dostarczył nam towar na kwotę 10 tysięcy brutto, ja oczywiście tutaj pomijam jakiekolwiek rozrachunki z VAT, bo to ma być zadanie uproszczone możliwie najbardziej, żeby zrozumieć sens tego zadania. Jeśli dostawca dostarczył nam towar na kwotę 10 tysięcy złotych brutto i wystawi przy tym fakturę na tę kwotę, czy na tą kwotę, mamy wzrost zobowiązań wobec dostawców, ponieważ tutaj na koncie rozrachunki z odbiorcami, na tej stronie mamy zapisy związane ze wzrostem naszych należności wobec naszych kontrahentów, a tutaj ewidencjonujemy nasze zobowiązania, czyli pewne kwoty, które w przyszłości będziemy musieli uregulować, czy to z rachunku bankowego, czy z kasy, czy jakimś, nie wiem, czekiem rozrachunkowym, ale tu jest to ewidencjonowane. Więc jeżeli my musimy oddać komuś, dostawcy, 10 tysięcy złotych, to na koncie rozrachunki z odbiorcami lub zobowiązania wobec dostawców ewidencjonujemy po stronie kredytowej kwotę wartości tego zobowiązania, czyli tu przykładowo 10 tysięcy złotych z operacją numer 1. Jednocześnie, jeśli dostawca nam dostarczył towar, a wystawi fakturę, to do rozliczenia będzie zakup towaru, który został nam dostarczony. A więc na koncie rozliczeniowym związanym z zakupem, no po stronie debetowej, czyli tej lewej, operacja numer 1 w wysokości tej samej, co wartość zobowiązania. W operacji numer 2 uregulowaliśmy zobowiązanie wobec dostawcy z rachunku bankowego na kwotę 5000 zł. Operacja dość klasyczna, ponieważ na koncie rachunek bankowy, który jest kontem aktywnym i po tej stronie mamy zwiększenie, po tej zmniejszenie, notujemy kwotę 5000 zł z numerem 2, która jakby jest sposobem na uregulowanie zobowiązania, które na koncie rozrachunki z odbiorcami, tu zobowiązania zwiększamy, tu zmniejszamy. A więc odnotowujemy zmniejszenie naszych zobowiązań na kwotę 5000 zł i, że tak powiem, nasze zobowiązania są już niższe. W operacji numer 3 spłaciliśmy zobowiązanie wobec dostawcy z kredytu bankowego na kwotę 20 000 zł. Co to oznacza? Że oczywiście zmniejszają się po stronie debetowej na koncie rozrachunki z odbiorcami nasze zobowiązania na 20 000 zł i jednocześnie na koncie kredyty bankowe powstaje nam dodatkowe zobowiązanie z tytułu właśnie zaciągniętego kredytu bankowego. Operacja nie jest, że tak powiem, taka domyślna, bo zazwyczaj my płacimy zmniejszamy nasze zobowiązania z rachunku bankowego lub z konta kasa, czyli gotówkowo regulujemy nasze zobowiązania, ale jeżeli tych środków nie mamy albo chcemy właśnie przekonwertować to zobowiązanie wobec dostawcy na kredyt bankowy, to wyksięgowujemy 20 tysięcy z zobowiązań i uznajemy, że te 20 tysięcy stanowi dla nas wartość kredytu bankowego, czy krótko, czy długoterminowego, tutaj nie wchodzimy w te szczegóły, a więc to jest taka tylko dla mnie konwersja, zamiana. W operacji czwartej odpisaliśmy zobowiązanie przedawnione i umorzone w wysokości 5 tysięcy złotych. W operacji czwartej w takim razie odpisujemy, czyli zmniejszamy nasze zobowiązania i traktujemy je jako pozostałe przychody operacyjne. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli byliśmy dłużni naszym dostawcom pewną kwotę pieniędzy, tutaj wyróżniono na
przykładowo kwotę 5000 zł, uznajemy, że tych pieniędzy już nie będziemy musieli oddawać i traktujemy to jako pozostałe przychody operacyjne. W operacji numer 5 otrzymaliśmy odsetki od zobowiązań dotyczących działalności operacyjnej w wysokości 2000 zł. Co my w tym momencie możemy zrobić? Jeżeli otrzymaliśmy odsetki od tych zobowiązań, których jeszcze nie uregulowaliśmy, można powiedzieć, że dopisujemy dodatkowo kwotę do konta ewidencjonującego nasze zobowiązania po tej stronie, dodatkowo kwotę w wysokości 2000 zł i zarazem stanowi to dla nas dodatkowy koszt finansowy związany właśnie z obsługą tego w cudzysłowie kredytu kupieckiego. Bo jeżeli ja mam zobowiązanie i zgadzam się na to, że ktoś może w związku z tym moim zobowiązaniem nakładać na mnie obowiązek dodatkowych kosztów, tu akurat odsetek, mogę to potraktować jako koszty finansowe. Ja to zadanie tutaj rozwiązałam. To była oczywiście ewidencja rozrachunków z dostawcami. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, jakieś elementy Was jeszcze nurtują, oczywiście możecie pisać komentarze pod tym filmem. Jak będę tylko w stanie, we właściwym czasie odpiszę i będzie, mam nadzieję, ten temat jaśnie wyjaśniony, czy tam wyraźniej, sensowniej, prościej, bo całość chodzi o to, żeby to było jak najprościej tłumaczone. Filmów, które mogą uzupełnić Waszą wiedzę z rachunkowości finansowej w zakresie samych choćby podstaw, jest już na moim kanale Plus Projekt w serwisie YouTube znacznie więcej. Oglądajcie, korzystajcie, udostępniajcie. Pozdrawiam.